kilku lat mamy dobry klimat w partnerstwie publiczno-prywatnym, ale zawsze jest tak, że może być po prostu lepiej. Dlatego robimy wszystko jako Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz ja osobiście jako pełnomocnik rządu do spraw partnerstwa publiczno-prywatnego, żeby inwestycji w formule PPP było w Polsce coraz więcej. My ze strony Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej zrobimy wszystko, żeby każdy pomysł, który pojawi się na poziomie samorządu czy też inwestycji instytucji publicznej, będzie przeanalizowany i będziemy odpowiadać na to zapotrzebowanie. Jeżeli tylko uznamy, że te projekty są ciekawe, właściwe z punktu widzenia inżynierii finansowej, z zakresu przedmiotowego do realizacji w partnerstwie publiczno-prywatnym, będziemy wspierać tego typu projekty. Mamy wiele pytań co do przyszłości rynku inwestycyjnego w Polsce. Zwłaszcza rok 2021 i 2022 są pod pewnym znakiem zapytania, szczególnie kiedy rozmawiamy o inwestycjach samorządowych. Jednostki samorządu terytorialnego bez wątpienia będą dysponowały mniejszymi środkami w systemie tradycyjnym na inwestycje. I to jest bardzo dobra przestrzeń do rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego. I wierzymy, jesteśmy przekonani, że biorąc pod uwagę uwarunkowania, o których wcześniej mówiłem, będzie to duża zachęta dla zwiększenia ilości projektów, które w nadchodzących latach będą realizowane przez podmioty publiczne i partnerów prywatnych. Bank Gospodarstwa Krajowego jako Państwowy Bank Rozwoju jest zdecydowanie zainteresowany rozwojem infrastruktury w Polsce, w tym zarówno infrastruktury centralnej, jak i samorządowej. Realizujemy i jesteśmy zainteresowani realizowaniem projektów w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Posiadamy już spore doświadczenie w tego typu projektach. Najnowszym przykładem jest budowa szkoły w Piastowie, która jest otwierana właśnie w dniu dzisiejszym. Formuła partnerstwa publiczno-prywatnego w przypadku budowy portu zewnętrznego jest dedykowaną formułą, która zostanie zastosowana przy realizacji tego projektu, głównie z uwagi na to, że gwarantuje podział ryzyk pomiędzy partnera publicznego i partnera prywatnego w taki sposób, aby był on jak najlepiej dostosowany do tego, czym, czy partner prywatny, czy partner publiczny faktycznie się zajmuje, w czym ma największe doświadczenie. Liliana Bogusz, dyrektor Departamentu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Czasy, które nas otaczają, są czasami bardzo ciekawymi, ale też bardzo dynamicznymi. Stan gospodarki w okresie pandemii, a w zasadzie niektórzy mówią, że już po pandemii, wymaga dużej adaptacji w kontekście realizacji inwestycji, przygotowania inwestycji infrastrukturalnych. Bardzo mocno wierzymy, że ożywienie gospodarki może być wynikiem realizacji inwestycji infrastrukturalnych właśnie przez sektor publiczny. I tutaj pole do popisu dla partnerstwa publiczno-prywatnego. To jest formuła, po którą warto sięgać nawet w okresie spowolnienia gospodarczego, ponieważ przygotowanie takich przedsięwzięć zajmuje trochę czasu i to jest właśnie ten czas, który warto poświęcić na analizę dokumentacji, na prace przygotowawcze, na zaangażowanie doradców, ale również na wyłonienie partnera prywatnego. W dzisiejszych czasach partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce to zaangażowanie przede wszystkim jednostek samorządu terytorialnego, czyli tych podmiotów, które dbają o jakość usług publicznych w środowiskach lokalnych.